Dzień dobry, z tej strony Marta Florkiewicz-Borkowska. Pani Flobo, słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z takim fajnym programem Spinner Wheel. Myślę, że koło fortuny jest wszystkim znane i dużo narzędzi krąży w sieci do tworzenia takiego koła fortuny online, ale słuchajcie, to jest moje ostatnie odkrycie. I to jest narzędzie, w którym możemy takie trzy koła stworzyć obok siebie. Oczywiście może być ich więcej, ale trzy to są w ogóle idealne, na przykład do budowy zdania, czy też do tworzenia jakichkolwiek fajnych zagadek. Pokażę Wam, jak to działa, bo to nie jest trudne. Oczywiście fajnie jest założyć konto. Jak widzicie, ja tutaj jestem zalogowana. Jak nacisnę na My Wheels, to widzicie tutaj, że coś tutaj już zostało utworzone, na przykład. O, zobaczcie, i mogę to otworzyć. I tak wyglądają moje koła fortuny stworzone. Zobaczcie, że jak nacisnę tutaj na przycisk Spin All, to one wszystkie się kręcą i mam na niemiecki przygotowane fajne ćwiczenie. Oczywiście ja mogę poukrywać, żeby nie było widać. Zobaczcie, pierwsze koło fortuny to są osoby, drugie to są czasowniki i trzecie to jest jakieś dopełnienie czy też reszta zdania. Uczniowie mają przeczytać, być może odmienić czasownik, jeśli jest taka potrzeba i przetłumaczyć. I teraz to, co tu widzicie na dole, to ja mogę ukryć, hide. O, jest fantastycznie, zobaczcie, jak to wygląda. No to teraz chciałabym Wam pokazać, jak w ogóle takie coś stworzyć. Więc jak widzicie, warto mieć też założone konto, bo wtedy macie zawsze dostęp do tego i to jest bardzo fajne. No to, żeby stworzyć, naciskamy na New i wtedy wyskakuje nam nowe koło. Zobaczcie, bardzo prosto się tworzy, co my tu mamy u góry. Edit, czyli edytujemy, możemy wstawić tyle elementów, ile chcemy. Tutaj mamy efekty, które rezultaty, możemy wyczyścić listę, możemy ją posortować. Oczywiście też możemy ukryć, żeby nie było tego widać. No i tutaj jest taki magiczny przycisk Add, dodaj, który służy do tego, żeby dodać kolejne koło fortuny. No dobra, no to co tym razem zrobić? No to też powiedzmy, że mogę pomyśleć nad zdaniami. Na przykład chcę z uczniami ćwiczyć. Celownik i biernik, na przykład. W związku z tym bym budowała zdania takie, żeby pierwsze koło fortuny to było właśnie osoba i czasownik, a kolejne, żeby to były rzeczowniki, które trzeba w odpowiedniej formie podać. Czyli żeby było szybko, no to ja na przykład dam tutaj tego typu. To będą początki naszego zdania. Słuchajcie, zrobię tak po 5. Ćwiczymy czasownik helfen przy okazji oraz geben. No dobra, ja myślę sobie, że te 5 wystarczy. Zobaczcie, że dodaję nowe. I tutaj znowu mogę kręcić, ale mogę też to edytować. Zobaczcie, na dole mamy ten edit, więc ja tutaj na dole wskakuję i wypisuję. No i tu będzie Dioma na przykład, Der Bruder. Die Mutter, das Kind, ale weźmy też zwierzęta, żeby powtórzyć. Die Katze, der Onkel,
Lisz Fester. O, na przykład tutaj będzie tyle, czyli tutaj było, że ja dawać i pomagać. No i dodamy sobie, zobaczcie, kolejne. Znowu tutaj na końcu mamy add. No i znowu wchodzę na dole w edit, czyli tu będzie celownik, a tu będzie już coś musiało być w bierniku. Czyli na przykład tu będą die Sonnenbrille, das Buch. Na przykład niech też będzie kotek, die Katze, niech też będzie komputer, niech też będzie na przykład parasol, niech też na przykład będzie telefon. Niech też na przykład będzie der Kuli. Mogą być też przecież T-shirt. I może też być das na przykład Mäppchen. Czyli piórnik. Ok, myślę, że to wystarczy. No teraz tak w tym pierwszym kole jest mało. Zobaczcie, w każdym momencie mogę dodać, tak? Nowe jeszcze dodatkowe, to się automatycznie też tutaj pojawi. To oczywiście nie muszą być tylko osoby. I teraz widzę, że mi te zdania po prostu nie będą pasować, więc zmienię to sobie jeszcze wszystko gejbe, wszystko helfe zmienię na schenken, czyli podarować, dlatego że widzę, że to po prostu nie będzie logiczne, nie będą te zdania, wiecie? Więc też trzeba sobie przemyśleć wcześniej, co tutaj za zdania chcemy zrealizować. Może też być bringen, na przykład przynosić, tak? To też mogę tutaj dodać. Teraz mi się właśnie przypomniało, że też może być. Ok, i będzie wybór. No i zobaczcie, co ja teraz tu mogę z tym zrobić. Mogę to puścić na full screen i wtedy to tak wygląda. I się kręcą, ale mogę też po prostu mieć tak i poukrywane tutaj te elementy. Co jeszcze mogę zrobić? Mogę oczywiście tutaj sobie zajrzeć, posortować, mogę wyedytować, mogę ukryć. Mogę oczywiście zapisać, zobaczcie, wtedy on mnie prosi, żebym to jakoś nazwała, więc ja napiszę datyw i akusatyw na przykład, tak? Widzicie, że tu już mam dwa, tak? I w każdym momencie mogę znowu tutaj kliknąć, o, mogę je zrobić, popatrzcie, publiczne. Mogę je w każdym momencie edytować i mogę właśnie otworzyć. I teraz, jeśli chcę je udostępnić dalej, to mogę oczywiście tutaj share i mam podany link, który podaję dalej. Albo mogę się zalogować. Oczywiście mogę też zmienić design, czyli wygląd. Mogą być to różne tutaj, widzicie, kolory, różne ustawienia, jakie ma być też tło tutaj ogólne, tak? Zobaczcie, że mogę trochę pozmieniać i to tło się automatycznie też zmieni, więc to wszystko możemy robić. No mam nadzieję, że Wam się to narzędzie spodoba, że będziecie wykorzystywać. Tutaj też zobaczcie pod spin all z lewej strony jest taka zębatka i tutaj zobaczcie, że możemy zmienić odgłos. I też możemy włączyć lub też wyłączyć to okienko, które się jako pop-up ukazuje, czy chcemy, czy nie chcemy, to już od Was zależy. Także słuchajcie, no to jest moje odkrycie, mam zamiar to wykorzystać na pewno na tablicy interaktywnej, czy też na lekcjach online, ale też na fajnie sprawdzi się właśnie w szkole stacjonarnej na monitorach. Także mam nadzieję, że Was to również zainspiruje do fajnych działań.